Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miesięcznika. Minął kwiecień, czyli czas kolejnych kolosów, ale nie tylko, bo także przerwy wielkanocnej, podczas której postreamowałem wam trochę i ponagrywałem trochę. I teraz mamy przerwę majową, dopiero co ona minęła, a właściwie miałem więcej niż przerwę majową, ponieważ udało mi się przełożyć w czwartek zajęcia, w związku z czym miałem 9 dni wolnego, tak więc popracowałem nie tylko nad filmami, które będą na kanale, ale także nad innymi rzeczami, o których się pewnie dowiecie już niebawem. Bo jak dobrze wiecie, ja nie działam tylko na YouTube, działam również w trupie teatralnej Meandry, a maj będzie bardzo meandrowy, tak więc zapraszam już bardzo serdecznie do śledzenia meandrów, bo na pewno będzie się działo. Co jeszcze? Muszę powiedzieć, że na pewno jestem farciarzem, ponieważ za niską cenę, naprawdę za bezcen, za grosze, wylicytowałem to. Jest to kolejna kamera, trzecia teraz aktualnie w moim sprzęcie, wyposażeniu kamerzysty, plus oczywiście aparat jeszcze. Jest to Sony HDR SR11. Jest to kamera półprofesjonalna i mimo iż ma już te około 10 lat na karku, to naprawdę jest genialna. No, może jeszcze nie 10 lat, ale powoli się do tej liczby zbliżamy. W pewnych rzeczach jest ona nieco gorsza niż ta, którą nagrywam, czyli Sony HDR 115, HDR CX115E, ale ma przede wszystkim dysk twardy 60 giga, po drugie ma wejście na mikrofon i wyjście na słuchawki, czyli na odsłuch, po trzecie ma stopkę, do której można przyczepić zewnętrzny mikrofon jeszcze w inny sposób, a także można przyczepić dodatkową lampę. Ma też wbudowaną lampę. Ma zewnętrzny wizjer. Jak tutaj się otworzy, to można włączyć night shot. No i ogółem jest to całkiem dobra kamera. Jedynymi wadami w porównaniu do tej kamery jest mniejszy zoom optyczny, a także mniejszy bitrate. Ale te inne rzeczy, te inne feature'y rekompensują to totalnie. I muszę powiedzieć, że już filmowałem jeden występ meandrów i jestem naprawdę bardzo zadowolony z jakości, jaka jest w tej kamerze. Naprawdę można dużo tutaj ustawić, też fokus manualny, więc naprawdę ta kamera mi się przyda do takiego bardziej profesjonalnego filmowania, na pewno. Jeżeli będziemy coś kręcili dla meandrów, tudzież jakieś inne rzeczy będę kręcił takie z wyższej półki, powiedzmy, to na pewno ta kamera mi się bardzo przyda. Pewnie zapytacie, ile dałem za nią. Kupiłem kamerę z pełnym wyposażeniem plus fajną torbą Luf Pro, a także dwoma bateriami z 60 i 100 za 300 zł. To jest taniość, jeśli chodzi o ten sprzęt, który normalnie kosztował z... No teraz nówka by chodziła przynajmniej za 700. A ta kamera jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. I jeszcze jedna taka informacja. Dołączyłem do społeczności GameSeptor.pl, do serwisu GameSeptor.pl. Pewnie już widzieliście po grach PC, po mojemu, po ostatnim odcinku, że jest tam ich logo. O cóż chodzi? Dołączyłem właśnie do GameSeptora, jak mówiłem, i w związku z tym pewnie będę się pojawiał w przeróżnych projektach robionych przez GameSeptora. Już w jednym byłem, w recenzji Slice, Dice and Rise. Tutaj możecie sobie zobaczyć te recenzje, współtworzyłem z innymi osobistościami. Bartek GM również tam się pojawił, tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam. Myślę, że wyszło nam fajnie, a to dopiero pierwszy projekt, a będzie takowych więcej. No dobrze, szczerze powiedziawszy, takich stricte informacji dla was nie mam. Jeżeli coś się będzie działo, to oczywiście informuję was o tym na Facebooku, informuję o tym na grupie, tak więc zapraszam tam, bo tam się dużo dzieje. No i cóż, album miesiąca, płyta miesiąca. Płyta miesiąca jest w swoim rodzaju szczególna. Szczególna dlategoż, gdyż zespół, który chcę wam polecić, raz, że to są moi znajomi z Sulejówka, to dwa, w tym roku grają na Wacken. Tak, ten zespół przeszedł eliminację Wacken Metal Battle Polska i w sierpniu zagra na Wacken. Więc tym bardziej chcę wam ten zespół polecić, bo naprawdę warto. Jest to zespół The Crouch i ich debiut And Hell We Are. Naprawdę genialna płyta. Większość tych utworów, praktycznie chyba wszystkie utwory znałem przed wypuszczeniem tej płyty.
a jak usłyszałem studyjne wersje, to jeszcze bardziej ją polubiłem i jeszcze bardziej te utwory polubiłem. Naprawdę płyta rewelacyjna, jeżeli chcecie, to oczywiście kupcie ją, bo jest naprawdę świetna. Na YouTubie możecie znaleźć na pewno na kanale Crouchy dwa single, Ancient Blood oraz Lilith w polskiej wersji. I nie wiem, czy przypadkowo już ktoś całej płyty nie wrzucił ktoś z zagranicy. Tego nie wiem, bo nie szperam po internetach aż tak bardzo, nie wgłębiałem się w to, ale tak czy inaczej płyta jest naprawdę warta przesłuchania, bo jest to solidny... właśnie trudno sprecyzować. Z jednej strony jest to heavy metal, z drugiej strony jest to thrash metal, a z trzeciej strony jest to, deathcore albo metalcore. No, trudno mi powiedzieć, w każdym razie jest to taki mix, który mi przypadł do gustu. Nie, jest tam Darcie Ryja przez Jaśka Popławskiego, który swoją drogą ma naprawdę genialny wokal. Ale z drugiej strony mi to Darcie Ryja przypada do gustu. Nie jest ono tak nadmierne, ponieważ jest też dużo czystego wokalu i to mi się właśnie w Crouchach podoba. Naprawdę tyle utworów zarąbistych, genialna płyta, polecam się zapoznać. No dobrze, to czas na pytania. Jaka była twoja pierwsza gra ever, w którą grałeś za dzieciaka? Dlaczego to pytanie pojawia się po raz 20? Po raz 20 mówię, nie pamiętam. Czy jest jakaś gra, którą chciałbyś zagrać, ale nie możesz? Prawdopodobnie będzie to Call of Duty World War II, ponieważ mój sprzęt będzie chyba troszkę za cienki jak na tego koda, ale zobaczymy. Jak na razie nie mam za bardzo takich gier, w które chciałbym bardzo zagrać, ale nie mogę. Rocker i Maciek, co sądzicie o zespołach muzycznych Dragon Force i Stratovarius? Stratovariusa jeszcze nie słuchałem, natomiast Dragon Force'a tak, oglądałem koncert na Woodstocku i muszę powiedzieć, że zacny zespół, choć jest to moja granica słuchalności, ponieważ tutaj z melodyjności przechodzimy w technikę i w matmę. Dragon Force, Stratovarius, naprawdę zarąbiste ziomki. Jaki jest twój ulubiony zespół muzyczny oraz utwór z gatunku speed metal? I tutaj stajemy przed pytaniem, czym tak naprawdę jest speed metal? Bo niektóre zespoły naprawdę trudno sklasyfikować jednym gatunkiem, na przykład Black Sabbath. To jest definicja heavy metalu, ale to jest równocześnie doom metal, a także hard rock, na przykład utwory z Martinem czy Glennem Hughesem. Tak więc naprawdę rozszerzając pojęcie speed metalu, powiedzmy, że to jest po prostu szybsza odmiana heavy metalu, mając na myśli thrash, mając na myśli power i tak dalej, powiem, że jednym z ulubionych utworów, bo nie mam jednego ulubionego, jest utwór Starlight zespołu Halloween i ten zespół sam sobie, Halloween, jest jednym z moich ulubionych. Zwłaszcza ten starszy z Michaelem Kiske i Kai Heisenem na wokalu. Co sądzisz o swoich działaniach na kanale M&M Studio? Miło wspominasz dawne produkcje, czy raczej niechętnie do nich wracasz? Każdy kiedyś od czegoś musiał zacząć. I w moim przypadku było to M&M Studio. I szczerze powiedziawszy, kiedy teraz wracam do tych produkcji, to nadal mnie one bawią, bo pamiętam przede wszystkim rzeczy i pamiętam te czasy, kiedy robiliśmy te odcinki. Z drugiej strony widzę wszystkie niedociągnięcia, które tam mieliśmy, a także przypominają mi się wszelakie ciekawostki związane z wszelakimi rzeczami. Ale tutaj się nie będę o tym rozwodził, bo to przecież jest miesięcznik. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat moich początków na YouTubie i pierwszych miesięcy, tudzież lat M&M Studio, to zapraszam do DVD M&M Studio Kronika Filmowa, które wypuściłem jakiś czas temu i tam jest 70-minutowe komentarze, którego nigdzie indziej nie zobaczycie, nie wrzucałem tego nigdzie, jest tylko na tym DVD. No i myślę, że warto to kupić, bo tutaj jest naprawdę wiele, ale to wiele ciekawostek związanych nie tylko z NFS Story, ale także z recenzjami, czyli jaką grę warto kupić i innymi rzeczami, które tu są. Na przykład też są stare zdjęcia, których nigdzie nie opublikowałem dotychczas. Tak więc polecam. Skąd tak na serio wziął się pomysł na ZLS? To jest całkiem ciekawe pytanie i może zacznę od korzeni ZLS-a. Jeżeli nie wiecie, co to ZLS, to zapraszam. To jest mój kanał i Bartka GM. Razem nagrywam tam commentary video, nazwijmy to tak, oceniając wszelakie kanały, które się do nas zgłoszą, ich produkcje i tak dalej, polecam. Na samym początku przybliżę wam wizerunek postaci, która tak naprawdę ZLS stworzyła, choć nie stworzyła go bezpośrednio, to przyczyniła się do tego, że w ogóle ZLS powstał. Otóż na YouTubie jest taki ziomek jak Patchy Denshah. Aktualnie tak się nazywa, kiedyś się nazywał Daylight Khan i inne niki też miał na swoim kanale. W każdym razie ten gościu jest w miarę stałym widzem, a przynajmniej był moim i Bartka jakoś
od 2011 roku nawet. I jako iż ma mnie na Skype'ie, to swego czasu przysyłał mi cały czas: ej, patrz, mam nowy film, obejrzyj sobie. Ej, patrz, mam scenariusz, przeczytaj, powiedz, czy jest dobrze. Ej, patrz, coś tam jeszcze. I pewnego razu przysłał mi skrypt do nadchodzącej recenzji Malucha Racera. Tak pomyślałem, że no w sumie dobra, mam tę chwilkę, a jako iż Malucha grałem, to mogę mu z tym pomóc. No i jak zobaczyłem ten skrypt, to napisałem: ej ziomek, czy ty tam nie widzisz, że wiele kwestii jest wprost wyjętych z recenzji M&M Studio, a także z programu Bartka GM Najgorsze gry wszechczasów? Tak więc zasugerowałem, co można tam powiedzieć, żeby to nie zajeżdżało ostrym plagiatem. Zmarnowałem na to jakoś 20-30 minut, odesłałem. No i po paru dniach recenzor numer 16 Maluch Racer się ukazuje. Oglądam go i widzę, że cała moja praca poszła na marne, poszła się rypać, ponieważ nic z moich wskazówek nie zostało zastosowane. Tak więc plagiat plagiatem plagiat poganiał. Rozpętał się niemiłosierny shitstorm, ktoś śmiał Pacimu wytknąć, że zżyna. No i Paci zaczął do mnie pisać z żalem, że oni go hejcą. A ja piszę: no sorry, ale taka prawda, no moja praca poszła na marne, a ty zrobiłeś srogi plagiat. Tak więc Paci poprawia odcinek, wychodzi druga wersja, która nadal zajeżdża plagiatem, znów ją usuwa i wrzuca trzecią, która jako tako już się klei. Nie zmienia to faktu, iż kolejny odcinek również miał wszelakie nawiązania do mojej twórczości, do Bartka, tak widoczne, że podpadało to pod plagiat. W związku z czym znów była interwencja w komentarzach pewnego użytkownika, którego teraz nikogo nie pamiętam, i innych osób, i Paci znów był oburzony, że śmiał mu wytykać błędy. W związku z czym tam z Bartkiem troszkę na ten temat pogadaliśmy, no i zrobiliśmy coś, co nazwaliśmy roboczo ZLS, Zagraj Kreperska, Loża Szyderców. To nigdy się nie ukazało i nigdy się nie ukaże, bo to była tak naprawdę nasza konwersacja na fejsie. No i u Paciego wychodzi special, recenzja kilku części Kangur Kakao. I tak zacząłem to sobie oglądać, bo oczywiście dostałem to. No i już na samym początku pomyślałem: hej, powypisujmy wszystkie błędy, które on popełnił. I później nagrajmy filmik, żeby mu pokazać, co jest źle, omówić to po kolei. To był taki prototypowy ZLS numer 0, który nigdy nie powstał. Jedyne co powstało, to powypisywanie błędów na kartce A4. I te błędy zajęły dwie strony. Naprawdę dwie strony. Jako iż filmik był tam 50-minutowy albo i więcej, to dwie pełne strony A4 w dwóch kolumnach błędy powypisywane. Jednak to nie przeszło i w ten sposób dochodzimy do odcinka X1 Super Boost, recenzor numer 21, kiedy postanowiliśmy nagrać filmik. Na początku był on niepubliczny, z moją kamerką w prawym górnym rogu bodajże, i udostępniliśmy to na swoich grupach, a także podesłaliśmy Paciemu. I on od razu się rzucił, że prawa autorskie bla bla bla. No to ja mu odpisałem: prawa autorskie, a co było w recenzorze numer 16? No, tak więc to przeszło. Jednak on nasze uwagi totalnie zlał, w związku z czym powstał kolejny odcinek. I w tym momencie pomyśleliśmy: hej, załóżmy taki kanał nie skupiający się tyle na tym, że będziemy wytykali błędy jednemu youtuberowi, ale będziemy pomagali również innym. I stąd wziął się ZLS. Bardziej szczegółowo opowiedziane niż kiedykolwiek indziej, mam nadzieję, że już się wszystko rozjaśniło. Kiedy będzie kontynuacja Need for Speed Most Wanted Story Echa Przeszłości? Jak znajdę na to czas i wenę. Niestety. Ponieważ ta seria wymaga przysiąść się nad nią, w związku z czym prawdopodobnie wrócę do niej w wakacje. Jeśli chodzi o to, co mam na dziś, mam złożony 7 odcinek, ostatni, który jest najkrótszy, i mam go w całości zrobionego, więc tutaj na pewno po 6 odcinku szybko się ukaże. Mam rozpoczęty 3 odcinek, jeśli chodzi o tekst, a także 4, 5 i 6 mam nagrany pod względem gameplayu, więc to jest już wykonane. Jedyne co muszę zrobić, to dograć głos, który pochłania najwięcej czasu. Więc kiedy tylko znajdę chwilę i ochotę, to będę robił dalej. Grasz coś na telefonie? Kiedy znajdę choć przez chwilę czas w pociągu czy gdziekolwiek, to uruchamiam coś takiego jak Classic Rock Quiz. Całkiem spoko aplikacja, mogę się całkiem wiele dowiedzieć o zespołach, które już na przykład znam, albo
ich nie znam, a powinienem znać. Polecam. Bardzo fajny quiz. Wolisz gry, które są tworzone na konsole czy PC? Nieważne, czy gra jest na PC czy na konsole, ważne by była dobra. A to, na jakim systemie ona jest obsługiwana, to jest już inna sprawa. Wolę grać na PC-cie, ale równie dobrze mogę grę z konsoli uruchomić na PC-cie. Emulatory, hello. Co sądzisz o tej chorej grze Niebieski Wieloryb? Ci, co siedzą w internecie, prawdopodobnie od początku wiedzieli, że jest to fake. Ponieważ jeżeli coś jest z Rosji i jest to niemożebnie chore, to prawdopodobnie jest fake. Ale oczywiście media to podłapały i o, to jest na pewno pewnik. Napisał o tym angielski The Sun, to musi być prawda. Informacja o niebieskim wielorybie, który w sumie jest błędnie nazywany, bo Blue Whale to jest płetwal błękitny. Tak więc tego małego ziarenka prawdy, które w sumie zawsze jest takim jakimś newsie, czy to fejkowym, czy nie, po rozmuchaniu przez media to wykiełkowało do wielkiej rośliny. W ogóle świetnie. Dostajesz jakąś informację i w sumie po co ją sprawdzać? Bierzmy ją za pewnik, trzeba ją pchnąć dalej, bo to gorące newsy, zróbmy to przed innymi. Przy okazji pozdrawiam wszystkie kanały commentary video, które często nawet nie sprawdzają informacji, tylko lecą, bo to jest świeże, to jest jakaś afera, to trzeba już nagrać, żeby się klikało. Dlaczego nie odpowiedziałeś na niektóre moje pytania? Jakimś matematyczno-hipnotycznym cudem mnie ominęły. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem jak to się stało, ale przepraszam. Możesz je zadać jeszcze raz, z chęcią na nie odpowiem. Co ciebie zainspirowało do robienia miesięcznika? Po pierwsze, chęć odpowiadania na pytania, no od jakiegoś pułapu widzów takie Q&A się po prostu przydaje. Po drugie, informowanie o wszelakich rzeczach związanych z moim kanałem, nie tylko. A po trzecie, zapis mojej działalności, ponieważ przez te podsumowania widzę, jak się zmienia mój kanał, mam jakiś zapis tego, co było kiedyś popularne, co było mniej popularne, co się bardziej oglądało, co się mniej oglądało, jaki miałem przyrost widzów, jaki miałem stan łapek i tak dalej, i tak dalej. Oglądając wszystkie miesięczniki, GMP podsumowuje i tak dalej, możecie sobie stworzyć obraz tego, jak mój kanał się rozwijał i to jest w sumie fajne. Co sądzisz o modach do gier tworzonych przez fanów serii? Jeżeli jakaś gra jest modowana, to świadczy to tylko o tym, że gra jest dobra. W większości przypadków oczywiście. A mody zawsze rozwijają grę, dodają coś nowego. I to lubię. Na przykład mody do Soldiers Ludzie Honoru. Pamiętam, jak się w nie zagrywałem swego czasu. Podobnie mody do Return to Castle Wolfenstein, nowe mapy, nowe kampanie itd., itd. Gracze sami rozwijają grę. To jest też fajne, jak sami twórcy ułatwiają tworzenie takich modów. Patrz, Map Creator do Battlefield 1942, no proszę ja was. Taka przydatna rzecz od twórców. I patrzcie, ile modów powstało i ile nowych map powstało. Co sądzisz o kodach do gier, w sensie tych, które ułatwiają rozgrywkę? Kody są w sumie spoko, no, tylko w zależności jak ich używamy, no. Każdy przechodzi grę na swój sposób. Jedni wolą nie korzystać z kodów i po prostu przejść sobie grę tak, jak powinno się przejść. Inni wolą korzystać z kodów i przejść grę w łatwiejszy sposób. A inni po prostu chcą sobie z grą poeksperymentować. I to też jest spoko. Znasz soundtrack z gry Road Rash, wersja na PlayStation? Jak nie, to polecam. Nie znam, ponieważ głównie znam soundtracki z gier, w które grałem, a w Road Rash nie grałem. Co sądzisz o możliwości dodawania własnej muzyki do gier? Według mnie naprawdę spoko. Feature, ponieważ dzięki temu możemy sobie posłać tego, co lubimy słuchać. Owszem, jest to swego rodzaju kopniak w jaja dla tych, którzy specjalnie komponowali soundtrack do tej gry. Ale jeżeli to jest wyścigówka pokroju Need for Speed, to nie mam nic przeciwko, no. Soundtrack spoko, jest domyślny i możemy go lubić, ale także możemy dodać swoje kawałki, powiedzmy, że. Tak jak na przykład w GTA Vice City jest soundtrack i jest on naprawdę rewelacyjny, ale na przykład jak ja streamuję, to te traki są cały czas blokowane, bo prawa autorskie. W związku z czym mogę sobie wrzucić muzykę moich znajomych, do których się Content ID nie doczepi. To jest fajne. Ważne, że jest możliwość wyboru. I to naprawdę szanuję. Do rockera. Jak jest najgorszy album ever, jaki usłyszałeś? W trakcie całej swojej kariery i całego swojego życia napotkałem tyle syfu i tyle gówna, którego się totalnie nie da słuchać, a ludzie jakimś cudem się do tego bawią, że to naprawdę szkoda gadać i szkoda szczępić ryja. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jaki album jest najgorszy według mnie, ponieważ tyle gówna słyszałem, że nie mogę wymienić jednego.
Natomiast jeżeli chodzi o oceny na Rate Your Music, bardzo fajny portal, polecam, Maciek też go ma, jest taki zespół jak Broken Side, to jest chyba jakiś zespół raperów, nie wiem. W każdym razie żaden z ich albumów nie ma oceny powyżej 1.0 na 5. Można. Czy w wakacje planujesz zrobić jakąś specjalną serię? Nie, nie mam takich planów. Ile razy byłeś u fryzjera? U fryzjera byłem naprawdę dużo razy, jak się jeszcze ścinałem. Teraz to dosłownie kilka razy w przeciągu tych paru lat. No nie potrzebuję za bardzo pielęgnacji moich włosów, wystarczy szampon i woda i jest dobrze. Czasami wypada tylko je podciąć, tudzież lepiej rozczesać, przerzedzić. Raz, dwa razy do roku, myślę, że w moim przypadku styknie. Challenge, pokaż całą swoją półkę z grami. Dobrze, spełniam ten challenge, pokazuję całą swoją półkę z grami. Pokazałem. No i dobrze, to tyle pytań, czas przejść do podsumowań. Okej, a więc przez kwiecień przesłałem wam 15 filmów, plus z Bartkiem zrobiliśmy 11 ZLS-ów, a sam postreamowałem 10 razy. Liczba widzów na dziś przez 100 to 4464, za co wam bardzo dziękuję. Liczba wyświetleń to 1 570 736. Liczba lajków na Facebooku 100 i... było 539. Wiecie, co macie robić, a liczba osób w grupie Gameplayerzy to 195. Oczywiście pokażmy jeszcze, kto mnie zasubskrybował przez cały kwiecień. No i cóż, czas na Google Analytics. No i dobrze, mamy podsumowanie kwietnia, tyle żeście mnie oglądali, 13% więcej, cieszę się niezmiernie. Tak samo cieszę się, że minimalnie lepszy czas oglądania. Więcej wyświetleń o prawie 13%, za co wam bardzo dziękuję. Też się cieszę z ocen pozytywnych, bo o 50% ich było więcej. Tak samo komentarzy, a to przez live, no 10 000% więcej, no jest to dużo. Mniej co prawda udostępnień, ale mało. I mniej filmów na playlistach, też minimalnie mniej. No i też minimalnie mniej subów, ale i tak za wszystkie bardzo dziękuję. Najpopularniejsze oczywiście streamy z GTA Vice City, ale także trzyma się Pixelmon. No to jest naprawdę ciekawe. World in a Jar się tutaj pojawia. Pojawia się pierwszy Pixelmon. Live. Need for Speed, co ciekawe. Christmas Revival. Jest kwiecień, kiedy to było oglądane. Jak? I live z Most Wanted'a. Dobra, oceny. Poproszę. No. Oczywiście na samej górze są streamy, ale także cieszę się, że ciepło przyjęliście recenzję German Classics GP. Cieszę się, że tak dobrze wam się te wszystkie gry PC po mojemu, nie tylko PC, ogląda. Później live. Miesięcznik też się cieszę, że tyle łapek w górę, wow. To się niezmiernie cieszę, że... Cieszę się niezmiernie, że ciepło odebraliście moje występy z Lady Strange, z Evil Eyes i tak dalej. I też się cieszę, że... Naprawdę ciepło przyjęliście serię z fleszówek ze Scoobim w roli głównej. Naprawdę nie spodziewałem się takiego odzewu po tych seriach, a tu proszę bardzo. Tu mamy też poprzednie gry po mojemu z gośćmi wszelakiej maści. Naprawdę cieszę się, że tak wam się podoba, bo mi również bardzo się podoba. No to jest ta pierwsza 25, tutaj później już będą pojedyncze łapki. No, tak jak widzicie. Filmy na playlistach. Max Payne, 12 playlist, wow. Później miesięcznik, później German. No i tutaj już pojedyncze, jakieś stare produkcje, nie wiem, jakaś playlista do obejrzenia czy co. Trailer na szpicy stare. O co chodzi? No, tak to wygląda. Komentarze. Piki oczywiście będą na live'ach. No, co mi się tu zrobiło? Tu były streamy. I tu znowu były streamy. Tak to wyglądało. Oczywiście live'y, ale też gry PC po mojemu. Także miesięcznik, Lady Strange, Scooby-Doo i Sniper. Cieszę się, że z każdego komentarza, w szczególności tych poza live'owych, bo wiadomo, live to jest bardziej czat, aniżeli komentarze. A cieszę się z każdego komentarza, nawet tutaj, prawda, stary maluch racer. Cieszę się z każdego komentarza, który mi napiszecie, bo fajnie się z wami dyskutuje.
Udostępnienia: Live z Undercovera, Wędrownik z Day Hell, Evil Eyes, Ardennes Offensive, stary miesięcznik, wow, znowu Evil Eyes, Live z GTA, przemowa Mateusza Grzesiaka, no ładnie, Immortal Operacja Storm, jeszcze ładniej. Okej, okay. Subskrypcje. Kanał, jak zwykle, a film, 3 zamknięcia kont. Wow, to jeszcze ktoś zamyka konta na YouTubie? No ładnie. Co ciekawe, za Skubiego najwięcej subów i za Ardennes Offensive, a także za live'a. Ale teraz to się tak bardziej rozłożyło z tego co widzę, bo zawsze, jeśli był jakiś stream, to było właśnie, że na jakimś streamie było strasznie dużo, a tutaj widzę, że jest taki duży rozstrzał, bo tutaj mamy Far Cry'a, tutaj mamy Mortera Trójkę, tutaj starą recenzję Ardennes Offensive, tutaj Delta Extreme, Wolf Scheisse. Proszę, proszę. Dobra. Utrzymywanie uwagi odbiorców. Tutaj z tego co pamiętam nic ciekawego za bardzo się nie działo. Oczywiście streamy wygrywają. Jak żeby inaczej. Dane demograficzne. Tutaj też nic zbytnio rewolucyjnego nie ma, tutaj zawsze to wygrywa. No i ciekawe, że to jest u mnie na czwartej pozycji. U większości youtuberów to jest na pozycji numer 1 albo numer 2, a u mnie na czwartej. Ja rozumiem, że można sobie szczytować sobie wiek na YouTubie. No ale jednak. Ale jednak. To tak jak zwykle, to YouTube Red mnie ciekawi. Skąd się biorą te wyświetlenia w YouTube Red? Bo nie. Tak to wygląda u mnie, jak zwykle nic, a to nic się nie zmieniło. Proponowane filmy jak zwykle wygrywają. Kanały YouTube, bezpośrednie lub nieznane, strona. Inne karty filmów i adnotacje, wow. Inne funkcje YouTube. Brzmi groźnie. Okej, tak to się rozkłada tutaj. Też żadnej rewelacji nie ma. Transmisje na żywo. Możemy sobie zobaczyć ostatnie live'y. Nie wiem, sprawdźmy sobie, powiedzmy. Nie, to jest zbyt świeży live. To jest bardziej chyba. Nie, to jest jeszcze stream już z 1 maja. To był chyba pierwszy. Tak, to jest ostatni stream, to jest stream z kwietnia, tak. To się zgadza i tak to wygląda. Tutaj macie rozkład wiadomości czatu. Nadal nie wiem, gdzie można czytać wiadomości czatu, może wy wiecie. Nie wiem. A tymczasem, no cóż, czas się żegnać. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli czekacie na kolejne odcinki, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, porady, cokolwiek, piszcie komentarze. Pytania zadawajcie jak zwykle w komentarzach, a także wysyłajcie pytania wideo, bo też je naprawdę bardzo lubię. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cóż. Nara!